chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać i podziękować za to, że dotarliście tutaj dzisiaj pomimo wakacji i niezbyt sprzyjającej aury na zewnątrz. Cieszę się, że daliście się namówić i że chcecie z nami porozmawiać. To porozmawiać jest bardzo istotne, bo my nie zamierzamy dzisiaj robić żadnych prelekcji. Chcemy z Państwem porozmawiać, wymienić poglądy na temat tego, co w mieście powinniśmy naprawić, rozwinąć i zmienić. W sferze, którą my określiliśmy jako nowa jakość samorządności i o której mówiliśmy już wcześniej. Myślę, że zacznie Paweł Wilk. Ja nazywam się Łukasz Trześniewski, to jest Anna Dudek. Po mojej lewej stronie jest Paweł Wilk, który zacznie od tej części merytorycznej. I proszę nie bać się w każdym momencie pytać, mówić, zgłaszać własne pomysły, bo to, co my chcielibyśmy osiągnąć dzisiaj, to dowiedzieć się, co Państwo sądzicie i jaki Wy macie pogląd na tę sprawę, o której będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem Paweł Wilk, jestem Jeleniem Burzaninem i kandyduję na stanowisko prezydenta Jeleniej Góry. Na początku, wiecie co, ja mam takie proste pytanie. Niech ktoś z Państwa, kto chce być prezydentem Jeleniej Góry, podniesie rękę. No tak myślałem, ja też mu podniosłem, bo nie jest to po pierwsze łatwe zadanie i ja całe życie zajmuję się czymś innym. Tylko pewnego dnia zauważyłem, że to, co robią ci ludzie, czyli ci ludzie, którzy zarządzają miastem, ma ogromny wpływ na to, jaki styl, jaką jakość życia my mamy. To jest tak, że cały budżet domowy związany jest z decyzjami ludzi, którzy realizują pewne zadania w mieście. To, ile kosztują nas śmieci, to, ile kosztuje nas woda, to, ile kosztują nas podatki lokalne, to tak naprawdę nie jest taki czysty, ekonomiczny rachunek. Często to jest pewna wypadkowa złych decyzji, jakichś nierozważnych postępowań finansowych i to wszystko wpływa później na albo droższą wodę, albo droższe śmieci, brak zarządzania tymi rzeczami. I w tym momencie razem z przyjaciółmi postanowiliśmy spróbować zmierzyć się z tym tematem. Czy jest taka możliwość, żeby normalny człowiek pracujący, tak jak ja, jak Łukasz, jak Ania, jak Wy, na emeryturze też często się pracuje, bo taka jest konieczność życiowa, czy taki normalny człowiek może w ogóle rozmyślać na temat objęcia tej problematyki, z którą mierzą się nasi włodarze, bo to tak wygląda. Tak? I przez półtora roku ciężko pracowaliśmy w wolnym czasie, bez żadnych pieniędzy, bez żadnych płatności, nikt nam nie kazał, nikt nam za to nie płacił. I okazało się, że wiele z tych rozwiązań, praktycznie wszystkie te rozwiązania, to są rozwiązania, z którymi my, obywatele Jeleniej Góry, mierzymy się na co dzień, tylko w trochę innej skali. Bo kwestia zarządzania budżetem, kwestia tego, jak żyjemy z sąsiadami, kwestia z tego, w jaki sposób odnosimy się do naszych bliskich, to jest wszystko to, co powinni robić ludzie, którzy zarządzają miastem. Czyli oni powinni dbać o mieszkańców, powinni zachęcać turystów do przyjazdu, powinni dobrze gospodarować budżetem i powinni współpracować z okolicznymi gminami i tam podmiotami. Czyli to wszystko tak naprawdę my robimy. I okazuje się, że jest to możliwe. I ze względu na to, że do tej pory przez około 20 lat zauważaliśmy taki sukcesywny, krok po kroku, zmniejszający się potencjał rozwoju Jeleniej Góry, a wręcz przeciwnie, coraz mniej mieszkańców jest w Jeleniej Górze. Przede wszystkim to. To jest jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, na głównych ulicach miasta często spotykamy napis lokal do wynajęcia. Często to mało powiedziane. No właśnie o to chodzi, tak. Ja miałem taki w pewnym momencie taką wizję Jeleniej Góry za 10 lat, jeżeli to będzie dalej tak postępowało, jak w westernach, taki środek miasta i te krzaki takie toczące się w suchym wietrze. I to tak będzie wyglądała Jeleniej Góra, jeżeli sukcesywnie będzie to realizowane w ten sposób, jak do tej pory. Dlaczego? Naszym zdaniem, i uważam, że wy macie podobne przeświadczenie, ze względu na to, że władza zbyt się upolityczniła. Nastąpiły zbyt polityczne rozgrywki zamiast merytoryczna praca w kwestii realizacji Jeleniej Góry. Zwróćcie uwagę, że do tej pory my wystąpiliśmy już jakiś czas temu z ogłoszeniem mojej kandydatury prezydenta na prezydenta
My już mieliśmy dwie konferencje, na których przedstawialiśmy propozycje. Między innymi właśnie będziemy mówić dzisiaj o tej samorządności, czyli o pracy urzędu w stosunku do mieszkańców miasta. Do tej pory żadna z tych sił obecnie jakby władających, czy biorących udział we władaniu miastem, w ogóle nic nie powiedziała na temat tego, w jaki sposób to ma być realizowane. Oni teraz rozmawiają, kto z kim będzie i kto kogo wystawi na prezydenta. A to jest takie, słuchajcie, działanie, jakby ktoś miał przewieźć węgiel do ludzi, to się zastanawia tak naprawdę, jakie kołpaki do kół przykręcić. To nie jest istotne, bo trzeba załadować ten węgiel i dowieźć do ludzi. Tak to powinno wyglądać. I dlatego sami postanowiliśmy zabrać się za ten węgiel, załadować wóz i dowieźć go do wyborów tak, żeby później każdy z ludzi dostał ten swój węgiel. To jest taka nasza główna koncepcja. Dzisiaj chcemy powiedzieć o fundamentalnej rzeczy, czyli o zrozumieniu tego, kim jest Urząd Miasta, czy czym jest Urząd Miasta. Do tej pory Urząd Miasta jest tak naprawdę stroną w pewnej rozmowie. Jak każdy z nas przychodzi, to Urząd Miasta albo coś robi, albo nie, a tam jest w ogóle punkt obsługi klienta, nie spotykacie się z jakimś osobą merytoryczną, tylko składacie papier, potem dostajecie odpowiedź i tak dalej. To w ogóle idzie się nad Tasią, to jest objęte jakimś takim fortecznym numerkowaniem i tak dalej. Więc my postanowiliśmy, że Urząd Miasta powinien być urzędem, który wychodzi do ludzi, czyli jest z mieszkańcem. I to, jak to będzie wyglądało? Uważamy, że Jelenia Góra powinna podzielić się, czyli powinny powstać dzielnice. Każda dzielnica powinna mieć biuro obsługi klienta. Tak jak macie komórki, tak? Kto z Was ma komórkę? Wszyscy macie komórki, tak? Nawet po dwie czasami się ma. Dokładnie. Zwróćcie uwagę, jak łatwo nam jest spotkać firmy telekomunikacyjne na mieście. Jest kilka albo kilkanaście punktów obsługi klienta. I w każdym punkcie załatwimy sprawę dotyczącą naszego telefonu, bo coś tam trzeba naprawić albo coś zrobić. Oni dbają o swojego klienta. Miasto powinno to samo zrobić. Każda dzielnica powinna mieć urząd dzielnicowy. Dzielnicowy punkt obsługi klienta. W tym punkcie będziecie mogli załatwić 90% swoich spraw. I my nie będziemy musieli za to ponosić zwiększonych kosztów. Bo na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał: panie, czyli to znowu będziecie mnożyć koszty? Nie, nie będziemy. Miasto ma wystarczająco dużą ilość lokali, żeby sobie zarządzić tą masą i wystarczającą ilość urzędników, którzy to obsłużą. Bo miasto ma kilkaset osób pracujących dla miasta i wystarczy tylko odpowiednio efektywnie dysponować tymi osobami i one spełnią tą rolę świetnie. Tym bardziej, jeżeli na przykład pracownik urzędu, który pracuje na Zabobrzu, nie będzie musiał jechać na Ptasią do urzędu, tylko będzie pracował w punkcie obsługi klienta. Także to jest pierwszy krok w kierunku odejścia od takiego fortyfikowania Urzędu Miasta. Punkty obsługi klienta, inne zasady działania, czyli chcemy wprowadzić takie pojęcie jak budżet obywatelski i to będzie budżet dzielnicy. Każda dzielnica będzie miała niezależnie, będzie dysponowała konkretną kwotą pieniędzy i w obrębie tej dzielnicy ta kwota niezależnie od decyzji, że tak powiem, miasta będzie mogła być realizowana. Czyli nie będziecie musieli czekać, aż gdzieś tam miasto pochyli się nad problemem, nie wiem, Goduszyna, czy Zabobrza, czy Maciejowej. Każda dzielnica ma swoje lokalne bolączki, ale jak miasto, jako centralna władza, rozłoży ciężar wydatków, to nagle okazuje się, że na większość tych bolączek nie ma pieniędzy, bo wydała na swoje jakieś tam inwestycje. Dlatego trzeba dać możliwość, jeżeli chcemy, żeby to był obywatelski rząd, czy zarząd, to trzeba dać ludziom prawo do dysponowania tym kapitałem. To jest jeden z takich elementów, którymi chcemy przybliżyć ludziom urząd, czy tam miasto, jako miejsce, w którym się żyje. Witam, zapraszam serdecznie. Jeszcze się nie rozkręciliśmy. Tak? Bardzo dobrze. Śmiało, proszę bardzo. A mogę panu spytać jedną rzecz? A tak, jak oczywiście. Podział na dzielnicę? Jaki podział na dzielnicę? Więc uważamy, że musi być zróżnicowanie, no bo jest różnica między Maciejową a Zabobrzem, tak? Wprowadzimy podział punktacyjny. To nie będzie podział proporcjonalny. Jakie dzielnice? Jakie dzielnice będą wyglądały? Tak?
Proszę bardzo, to mamy tak. Będzie Maciejowa, Zabobrze, Śródmieście, Cieplice Śląskie, Zdrój, Sobieszów, Goduszyn, Czarne, Jagniątków i nowa dzielnica, którą wprowadzimy, to będzie Nowe Miasto. Nowa dzielnica powstanie między Zajezdnią, tak mniej więcej w zarysie wam powiem, między Zajezdnią a Małym Tesco w Cieplicach. Tam są olbrzymie tereny, które należą do miasta i one są totalnie zignorowane, już nawet nie mówię lekceważone, są zignorowane jako tereny. A osiedle łomnickie? Osiedle łomnickie będzie w granicach Śródmieścia, bo nie mamy wyłączonego osiedla łomnickiego jako miejsca, bo tam jest Łomnica w większości i tu jest osiedle łomnickie, czyli ona się naprawdę zamyka z Wincentego Pola i z tymi obszarami śródmiejskimi. Nie? Jednak oczywiście ja myślę, że z czasem, jeżeli... I słuchajcie, to jest świetna uwaga. I my chcemy tak pracować. Jeżeli pan zwrócił uwagę na temat problemów osiedla łomnickiego jako osobnej jednostki, żaden problem, można to rozważyć. Można rozważyć nawet nie tylko osiedle łomnickie, ale połączyć je z częścią tutaj wyjazdową na Wrocław, bo ona być może ma inne problemy niż Śródmieście jako Śródmieście. Dziękuję za uwagę i już to sobie Łukasz napisał, także będziemy to analizować. Tak powinna wyglądać praca, drodzy Państwo, Urzędu Miasta. Miasto nie powinno się siłować z obywatelem, tylko słuchać tego, co obywatel mówi i wprowadzać to naprawdę do swojej pracy. Czyli to będzie 9 lub 10, dzięki panu, dzielnic. No tutaj my rozmawialiśmy przed spotkaniem, tutaj jakby no pan ma mocno opracowane kwestie budżetu obywatelskiego i... Czyli wizję konkretną. I konkretną wizję, konkretne rozwiązania. Konkretnych dzielnic, tak? No, stąd pytania o dzielnice. Tam jeszcze małej poczty brakuje, bo to też jest twór, który funkcjonuje. Żeby nie rozciągać tego Śródmieścia. Tak, bo teraz Śródmieście rozciągnięte według tej koncepcji byłoby tak naprawdę od Polnego Zbytu w Grabarowie, tak? Tak. A kończyłoby się na Zajezdni. Łomie. To jest bardzo duży obszar. Trzeba wziąć pod uwagę, że Jelenia Góra jest zlepkiem miast i wsi, tak? I one gdzieś sobie funkcjonowały gdzieś sobie we własnym sosie przez wiele, wiele lat, tak? Jest Czarne, Jagniątków czy Maciejowa, to wszystko były osiedle łomnickie. Już jeżeli miałbym zbliżać, bym zbliżał bardziej do Maciejowej, ponieważ tam oni znowu zakorzenieni są, bo... Wspólnie ci ludzie, którzy dorastali tutaj, którzy dzisiaj przechodzą na emeryturę, są w wieku 50-60 lat, i ich jest zdecydowana większość dzisiaj, jak sami wiemy, to oni tam razem do szkoły chodzili. Więc to trzeba patrzeć przez te korzenie takie zaszłości, nie? No ale właśnie o to chodzi. Słuchajcie, jeżeli nie włączymy do pracy nad Jelenią Górą mieszkańców Jeleniej Góry, to będziemy budować hipotetyczne twory, które potem po kilku latach albo kilkunastu okazują się błędem. Dopiero właśnie skonfrontowanie pewnych zadań z obywatelami, włączenie obywateli do działania spowoduje to, że Jelenia Góra powstanie żywy twór, żywe miasto. A to miasto będzie przekładało się później dosłownie na wasze budżety domowe. Czyli to, co wy wydajecie na comiesięczne wydatki, jest związane z tym, w jaki sposób funkcjonuje nasze miasto. To musimy cały czas mieć na uwadze. To jest kwestia dzielnic. To oczywiście przyznam się, że już włączyły się nam motorki myślowe a propos... Tylko, że my kluczem jakby budowania tych granic dzielnic jest to, co pan przed chwilą powiedział, czyli takie tradycyjny kształt tych miasteczek, które były przyklejane do Jeleniej Góry. Czyli chcemy zachować tą właśnie odrębność każdego środowiska. Ciepliczanie cały czas uważają się, że są Ciepliczanami. Ludzie z Maciejowej mówią, my jesteśmy z Maciejowej. I tylko administracyjnie Jagniątków to samo ma. Tylko my administracyjnie tak naprawdę jesteśmy połączeni w Jeleniej Górę i my chcemy tą wielokulturowość, bo to już można nawet w pewnym aspekcie tak traktować, chcemy zachować. Właśnie dlatego tu wystąpiła kwestia Czarnego, bo Czarne jest zawsze traktowane jako jakaś tam dzielnica, ale to też jest twór odrębny, który został przyłączony do Jeleniej Góry. To wygląda w zarysie kwestia samej struktury tego miasta, jaką byśmy chcieli stworzyć. Dzięki temu, że wprowadzilibyśmy punkty dzielnicowe, czyli takie punkty obsługi klienta, ludzie z Jagniątkowa, z Goduszyna, z Czarnego mieliby dużo łatwiejszy kontakt, szczególnie starzy ludzie, bo to też trzeba pamiętać, że
jednym z najbliższych tematów konferencji prasowej naszych jest Jelenia Góra jako miasto równych szans. I często ludzie starsi są gdzieś tam na marginesie działań i rozwoju. Mówi się, pochyla się nad młodymi i tak dalej. Ale ludzie starsi zostają z boku i muszą chodzić, wydeleptać swoje. No i wyobraźcie sobie człowieka starszego z Jagniątkowa w zimie, który musi jechać załatwić sprawę mieszkaniową, jakąś typową, złożenie formularza czy cokolwiek, i on jedzie na ptasią. To jest, wiecie, to jest, dla starszej osoby to jest konkretna wyprawa. I my powinniśmy tworzyć w takich miejscach punkty obsługi klienta. To właśnie będzie realizowane. A jak samogospodarowanie w tych dzielnicach widzicie? Czyli te wszystkie rzeczy udane, nie wiem, oczyszczanie miasta, tak, odświeżanie. Czy uważacie, że warto byłoby tą odpowiedzialność rzucić trochę niżej, nie robić tego centralnie, tak jak jest to dotychczas? Wiem, o co chodzi. W naszej wizji Jeleniej Góry wygląda to w ten sposób, że pewnymi uniwersalnymi działaniami, czyli na przykład, tak jak weźmy na przykład śmieci czy woda, musi być, te zadania muszą być realizowane przez centralną jednostkę. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, to są właściwie działania interwencyjne, oczywiście okresowe, bo to tak brzmi interwencyjnie, jakby jak tsunami to było. Nie. To jest co zima i trzeba być do tego gotowym. I generalnie rzecz biorąc, w naszej wizji tego przykładu prostego odśnieżania, Jelenia Góra powinna realizować to w sposób zadaniowy, czyli zlecać podmiotom do zadania odśnieżanie, a nie budować jakieś formy zryczałtowanej odpowiedzialności za coś. Śniegu nie ma, to firma ma zarobek, śnieg jest, to firma traci, w ogóle to są jakieś dziwne układy. Nie, to powinno być zrobione zadaniowo. Jeżeli jest zadanie typu odśnieżanie, czy tam innego podobnego typu realizacje, to w mieście jest stworzona procedura realizacji takich zadań. I ona załatwi, bo mogą to robić lokalni przedsiębiorcy. Jeżeli jest w danej dzielnicy na przykład inicjatywa, która wykaże efektywność jakiegoś narzędzia, proszę bardzo. Dzielnica ma prawo zarządzać swoją substancją. Ma prawo... jakość. No kwestii jakości. Oczywiście, no to jest właśnie o to chodzi. Jeżeli damy zadaniowo, łatwiej się rozlicza z podmiotem, który to realizuje. Jeżeli ja wezmę zryczałtowanie, zapłacę za cały sezon jakiejś firmie, to potem ona będzie mówiła, albo nie zdążyliśmy, albo mieliśmy zadanie tu, albo mieliśmy realizację tu nie zdążyliśmy. A jeżeli realizuje się zadaniowo, to wiemy, że podmiot musi zrealizować wszystkie zadania, albo będzie to kilka podmiotów. Czyli kilka firm może obsługiwać dane sektory, albo jedna firma powstania wątpię, żeby była taka logistycznie firma jedna, która efektywnie może odśnieżać. Czyli wolelibyśmy rozdzielić najlepiej na lokalne podmioty tego typu zadania. Ja powiem dlaczego, bo my mamy taki cichy priorytet. Dla nas najważniejsi są mieszkańcy, czyli my, mieszkańcy miasta, a wśród tych mieszkańców są podmioty gospodarcze. Czyli firmy lokalne. I my powinniśmy przede wszystkim wykorzystywać firmy lokalne, które mają możliwość realizowania takich zadań. Oczywiście w taki sposób, żeby można było kontrolować jakość wykonanej usługi. To jest podstawa. Ale to można. Każdy przedsiębiorca, który zarządza własnymi pieniędzmi, drodzy Państwo, bardzo efektywnie pilnuje tego, żeby te pieniądze były dobrze zrobione. Ale będą bogatsze i biedniejsze dzielnice z tego czasu. Nie, nie. Do każdej dzielnicy będą wpływały budżety proporcjonalnie. Nie będzie, znaczy wiecie, no, troszeczkę hipokryzją by było powiedzenie, że będą wszyscy równi. Nie będą wszyscy równi. Nie będą, bo ale każdy dostanie, nie ma czegoś takiego. Jeden jest wyższy, drugi jest niższy. Tak, ale wykonawca, jeżeli dostaje jakieś zadanie, tak, to ma przede wszystkim rozpocząć to w taki sposób, żeby się zmieścić w terminie i przede wszystkim z jakością. Oczywiście. A jeżeli jakości nie ma, a zapłacone było, to w tym momencie, jak jest okres gwarancji, nie zrobione jest to, co potrzeba, bo warunki atmosferyczne u nas w tej chwili są takie, że zmienia się wszystko nagle. Tak. Na przykładu odcinek Mocinka. Tak. Położona była nawierzchnia asfaltowa. Granulacji naprawdę taka, która nie powinna być położona. I co się okazuje? Dziura na dziurze. Poza tym po całym mieście, jak się idzie po asfalcie, gdzie coś to momentalnie trzeba patrzeć, żeby tylko nie wpaść w
błoto, wie pan, co, to jest bardzo trudne, czy coś takiego. Oczywiście, ja się z panem zgadzam. Kwestia jest taka, że jakbym chciał być krytyczny w stosunku do tego, co jest w mieście Miura, to naprawdę nie muszę się bardzo wysilać. Naprawdę. W Wielkiej Górze niewiele rzeczy funkcjonuje prawidłowo i efektywnie. Ja uwielbiam korzystać z term, jak tylko mogę, korzystam z term, bo lubię pływać, a termy są jedynym obiektem, który mamy w okolicy blisko. Ja też lubię pływać. Bliżej niż Gończy, się może kiedyś spotkamy. Ale niestety wiem o tym, że termy są efektowne, ale nie są efektywne. Nie zostały zbudowane w sposób sensowny z punktu widzenia interesu mieszkańców Wielkiej Góry. Tak. Oczywiście, że tak. Jako obiekt są piękne i one mi się podobają. Tylko, że ktoś nimi zarządza. I zwróćcie uwagę, nikt za to nie odpowiada. Nie ma odpowiedzialności za to, że została przewartościowana inwestycja. Nie ma odpowiedzialności za to, że miały być wody mineralne, a okazuje się, że w jednym basenie jest 10% tych wód mineralnych. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność. W naszym mieście, to przy okazji jeszcze tylko powiem w skrócie, bo chciałbym, żeby powiedzieli coś moi koledzy, znaczy Łukasz i Ania o Zabobrzu, bo mamy naprawdę ciekawe rzeczy. Ale jeszcze jedną rzecz tylko chcę wam powiedzieć, do jakiego stopnia doszliśmy w rozumieniu Jeleniej Góry, czyli zarządzaniu Jeleniej Górą jako miasta obywatelskiego. My chcemy wprowadzić monitorowanie pracy urzędu, czyli rodzaj takiego audytu, czyli kontroli jakości pracy w sposób ciągły, łącznie z funkcją prezydenta. I będzie to organizacja, którą my zrobiliśmy, niezależna od stanowiska prezydenta. Czyli prezydent nie będzie zatrudniał tych ludzi, czyli nie będzie miał na nich wpływu. I oni w sposób ciągły będą sprawdzali pracę prezydenta, wiceprezydenta i wszystkich urzędników. W różny sposób, taki jak się sprawdza w firmach typu Coca-Cola. Oni też mają świetny audyt, czy tam Pizza Hut, czy tego typu firmy. I świetnie sobie z tym radzą. I tam wiedzą ludzie, że z kontroli wynikają konkretna odpowiedzialność. I my chcemy to wprowadzić. My chcemy sami siebie kontrolować, znaczy, żeby ktoś nas kontrolował, ktoś, kto nie jest z nami powiązany. I teraz oddam, bo ja mogę, słuchajcie, o mieście to ja naprawdę mogę dużo mówić. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli trochę o Zabobrzu. Jasne. Znaczy, zanim jeszcze przejdziemy do samego Zabobrza, chciałbym odnieść się do tego, bo rozmawialiśmy i tutaj zeszliśmy troszeczkę na kwestię takiej bieżącej obsługi danej dzielnicy. A jakby w tym budżecie obywatelskim i ale to odnosi się do całości. Tak. To był przykład. Oczywiście. Odnosi się generalnie do całości. I tu się całkowicie zgadzam, do tego mam już notatkę z pańskich słów również zrobiono. A chciałem się jeszcze skupić na budżecie obywatelskim, ponieważ on będzie przede wszystkim przeznaczony na inwestycje. Inwestycje w każdej z dzielnic. Dopasowane i odpowiadające na te potrzeby, które my mamy, które wy macie, które wszyscy mają, bo inna potrzeba jest w Maciejowej, której, nie wiem, z tego co wiem, nie ma chociażby przedszkola, tak? A inna potrzeba jest w Jagniątkowie, na Zabobrzu, czy w Ciepicach, czy w centrum. I chodzi o to, żeby, i to co jest najważniejsze, to o czym rozmawialiśmy, żeby to my, wy, mieszkańcy każdej z dzielnicy, mieli realny wpływ na to, jakie inwestycje u nich będą realizowane. Bo kto lepiej wie, co jest nam potrzebne? No my, tak? Mieszkając w danym miejscu, zdajemy sobie sprawę z tego, czego nam brakuje, co chcielibyśmy mieć. Więc tutaj właśnie ukierunkowanie będzie tego budżetu. On będzie jakby inwestycje ogólnomiejskie, strategiczne będą realizowane z budżetu centralnego, z miasta. A tutaj jest to pewna pula pieniędzy oddana panu i każdemu z nas do tego, żebyśmy my mogli zadecydować, na co je przeznaczyć, zrobić to bardziej bądź mniej efektywnie i w określonym horyzoncie czasowym, tak? Bo wiadomo, że z Świdnicy w tym roku wpłynęło 100 projektów. A wiadomo, że nie wszystkie 100 zostanie zrealizowane w danym roku, tak? Ale zostaną wybrane te, które okażą się najbardziej priorytetowe, a kolejne można realizować w kolejnych latach. Ale chodzi o to, żeby tośmy to my. W sprawie tych dzielnic i tych budżetów, wie pan co? Ja tak się przyglądam na przykład samodzielne gminy, które są w Kotlinie, jest 10 w sumie. I wszystkie te gminy mają budżety i realizują te budżety na przykład na budują drogi, ścieżki rowerowe. Każda gmina sobie. To niestety te ścieżki rowerowe buduje każda gmina sobie
i one się rzadko spotykają na granicy gminy. Bez sensu, tak. W związku z powyższym to, co pan mówi o tych budżetach, jest bardzo rozsądne, z tym, że musi być czapka, no, musi być która koordynuje to wszystko, oczywiście, bo jak każdy tak sobie będzie piaskownicę budował, nie, to nic z tego niestety nie będzie. To jest... w 100% z panem zgadzam, zwłaszcza, że jeżeli jakby wpadnie się na pomysł, zresztą te pomysły tutaj są, żeby objąć Jelenią Górę chociażby siecią ścieżek rowerowych, to wiadomo, to co mamy w tym momencie, to mamy ścieżkę, która ma początek, koniec, zaczyna się nigdzie i kończy się nigdzie. Później kolejna zaczyna się na granicy się kończy. Zupełnie tak, nie, chodzi o to, żeby ona prowadziła skądś dokądś, tak? Żeby można było żeby miała cel. Wrócić, żeby miała cel, żeby to był spójny system. I to co pan mówi jest, dla nas jest rzeczą oczywistą, ale tak, ma pan rację. To do tego się sprowadza, żeby całość była koordynowana. Jeśli mogę uzupełnić, tak, a propos budżetu obywatelskiego, to jest to tak skonstruowane, że wszystkie wnioski, które wpływają, w pierwszym etapie są, czy są prawidłowe pod względem merytorycznym i tam właśnie się sprawdza, ale tu nie robi tego urząd też, tylko robi zespół ludzi wytypowanych z tych różnych dzielnic, tak? Tak. I ten zespół ludzi dopiero łącznie z urzędnikami, z przedstawicielami Rady Miasta, bo też i ten zespół jakby ocenia, że no jeżeli ktoś chce, nie wiem, połączyć w Goduszynie wybudować lotnisko, tak, z bzdurą ewidentną, tak, no to z automatu taki wyrzuca, czy koszty, czy jest niezgodny z planem zagospodarowania, czy takimi rzeczami formalnymi. Trzeba pamiętać, że budżet obywatelski to tylko inwestycje realizowane na gruncie miejskim. To nie może sobie Kowalski postawić w ramach tego budżetu prywatnie przedszkole czy coś, tylko są to rzeczy, które... Ale powiedział, przepraszam panu, wchodzę słowo, powiedział pan dwie istotne rzeczy. Mianowicie, że ci przedstawiciele dzielnic we współpracy z radnymi i ze współpracy z urzędnikami. Mhm. Więc zacznijmy od tego, że radni muszą się zmienić radni. Ponieważ z tymi radnymi współpraca, którzy są obecnie, to nie ma w ogóle potrzeby współpracy. Ja wejdę panu w słowo i chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo przepraszam, że na pierwszej konferencji prasowej, jak mówiliśmy na temat mojej kandydatury i w ogóle kandydatury ruchu społecznego właśnie na radnych, w wyborach radnych, to powiedziałem dziennikarzom jedną rzecz i dla mnie to jest rzecz oczywista, żeby zrealizować te projekty, siła mieszkańców musi mieć większość w Radzie lub musi mieć świadomość, że w Radzie jest większość ludzi, którzy chcą czegoś dobrego dla Jeleniej Góry. Co innego radny, co się nie stało do tej pory, sprawdziłem to na przykład na jednym z kandydatów na kandydata prezydenta partyjnego. On, będąc 4 lata radny, nie był z uprzejmym przeczytać statutu radnego. Widzi pan. I nie wiedział, do czego jest uprawniony. No właśnie, no to na tym to. A on teraz jest wysunięty przez świetną partię na kandydata na prezydenta. No ja tak chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać, że u nas, jak pracowaliśmy w zespołach na temat tego, co w Jeleniej Górze naprawić, zasada jest taka, bo też dziennikarze stwierdzili, że to jest grupa ludzi bezpartyjnych, czy tam jest partii. Moi drodzy, u nas każdy ma określone poglądy. Sile mieszkańców, każdy ma sprofilowane poglądy, jeden trochę z lewej, drugi trochę z prawej, tylko zasada jest taka, jak siadamy do pracy, to jest taki koszyk na parasole i tam się orientację polityczną wkłada. I orientację polityczną można mieć poza pracą, bo jak pracuje się dla miasta, to nie pracuje się dla partii. Jak ja pracuję dla partii, to pracuję dla partii. I każdy człowiek, który prowadzi własny biznes, wie o tym, że nie da rady prowadzić sensownego biznesu, jak się będzie kolegą robiło coś za darmo. Jak mój przyjaciel Robert założył atrapę, jako debiutant uruchomił ten pub, na początku jeszcze, jak to był taki prawdziwy pub z prawdziwego zdarzenia, to mówi, że przeżywa najgorsze chwile życia, bo wszyscy znajomi przychodzą i chcą pić za darmo. I on nagle musiał się nauczyć tego, że nie da rady. Tak samo nie można rzeczy partyjnych załatwiać w biznesach miastowych. Jeżeli mówimy o kluczu miasta, podaje pan jakiś przykład, że jest taka dzielnica, trzeba to uwzględnić. Ja się nie pytam, jakiej orientacji politycznej pan jest, bo to nie ma sensu. Tak właśnie, tak trzeba działać. Dlatego nawet zwróćcie uwagę, my nawet w mediach, nawet na stronie nie poruszamy kwestii tego, jak jest źle. Bo to jak jest źle, to wy wszyscy wiecie i my wszyscy wiemy. My tylko poruszamy te
temat, jak my chcemy, żeby wyglądała Jelenia Góra. Czyli dzielnice, budżet obywatelski, dysponowany racjonalnie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. I jest taka myśl innowacyjna, którą chcemy wprowadzić, to jest... To też wynikło z pytań z jednego z dziennikarzy na którejś konferencji. My tak, jak tworzymy dzielnicę, to też pomnażamy koszty, bo trzeba będzie robić wybory do rad dzielnicy. Nie, moi drodzy. W radzie dzielnicy będzie miał prawo uczestniczyć każdy mieszkaniec dzielnicy. Czyli ma do tego pewne, mam tutaj punktowane, bo to są materiały z konferencji prasowej. Mieszkańcy każdej z dzielnic będą mieli prawo zgłaszać projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i głosować na rzecz tych projektów, których realizację popiera w pierwszej kolejności. Czyli aktywnie mogą brać udział. Wiadomo, że wszyscy nie wezmą udziału, tak? Ale jest otwarta strona. Człowiek znowu nie staje się przedmiotem, bo powstanie jakaś rada i ta rada się odrywa od ciała. Nie, ona musi aktywnie współpracować. Ta rada to musi być ciało obywatelskie. To jest taki główny zamiar naszego. Ja jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć a propos radnych, że też mamy taki pomysł, chcielibyśmy, żeby radni jakby byli w tych punktach obsługi klienta w dzielnicach, żeby to był taki system naczyń połączonych. I tak jak tutaj pan wspomniał o tych ścieżkach rowerowych, które się gdzieś tam nie łączą, to właśnie tutaj, żeby to scalało to w jedną całość, też, żeby ci radni no nie przychodzili tylko na naszym zamyśle, zebrania, tylko żeby czynnie brali udział też w naszym zamyśle radni będą mieli biuro, czyli takie miejsce w biurze obsługi klienta swojej dzielnicy, tam gdzie zostali wybrani w tej dzielnicy. No i oczywiście teraz ta struktura głosowania jest troszeczkę taka, ona jest nie według klucza dzielnic, tak? To jest według ilości mieszkańców i to jest tak trochę dziwnie policzone, ale wiadomo, że jak będzie ktoś, kto jest Zabobrza, to będzie miał na Zabobrzu swoje miejsce, bo zna najlepiej to miejsce, tak? Także w ten sposób chcemy postępować. Tam będzie zawsze miejsce do możliwości skontaktowania się z radnym, z człowiekiem, który ma reprezentować mieszkańców miasta. Dobrze pan powiedział, ma reprezentować. Tak, to jest podkreśla słowo ma reprezentować, tak, czego do tej pory nie robi. Tak, no nie, no ja nawet... W tej chwili nie ma dostępu tak naprawdę do tych ludzi. My chcemy wyjść jakby z urzędem wśród ludzi, tak? No nawet... Z ludźmi, a nie się zamykać hermetycznie w tym ratunku. Nawet jak są tacy ludzie, a zdarzali się i zdarzają wśród radnych, którzy chcą coś zrobić, to jeżeli jest jeden człowiek w zalewie takiej indolencji i totalnego bezwładu, to on nic nie zrobi. Bo żeby cokolwiek przegłosować, trzeba mieć większość. No tak, i tu jest moje kolejne pytanie. Jak wiadomo, że pańska, czy ta tutejsza inicjatywa ze względu na sytuację będzie musiała stawić czoła dobrze zaopatrzonym finansowo grupom partyjnym, które występują, nawet jak mi się nie uda prezydenta, to im się uda na pewno radnych paru ślizgnąć. Tak jest. I jak pan z taką nową inicjatywą chce wywalczyć większość w Radzie, żeby tamtych zjeść? Już mówię. To znaczy, jako debiutant tego typu działania uważam, że kluczem są mieszkańcy Jeleniej Góry. Do tej pory mieszkańcy są traktowani jako przedmiot. Jak kiedyś rozmawiałem z fachowcem, z człowiekiem, który się orientuje w kwestii wyborów, to ta osoba powiedziała, że są pewne sformułowania kluczowe, na które ludzie reagują automatycznie, pozytywnie albo negatywnie. I tak naprawdę ten wielki mechanizm rozbudowanych tych mechanizmów, tak, jest już teraz tak przerośnięty tą formalnością, tymi wzorami, że nikt z nich nie komunikuje się z mieszkańcami. A my chcemy zerwać z tym, my chcemy dojść do ludzi, porozmawiać z ludźmi i powiedzieć, słuchajcie, siła mieszkańców to jest wasza siła. I powiedzcie o tym znajomym. I to jest jedyna forma sensowna, która może zadziałać. A wie pan, że w naszym zebraniu dzisiejszym. No dobrze, ale wie pan, ile kosztuje kampania wyborcza na prezydenta? Ile panu potrzeba do tego pieniędzy? 24 tysiące, więcej nie można. No widzi pan, to jest, proszę bardzo. No partie mają wiele. Nie, nie, nie można.
Nie, jest ograniczenie podejścia wyborczego, ja ale 24. Rozmawiamy o różnych rzeczach. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, co jest na kwicie, a co jest w Tak, ale widzę, to jest oficjalna odpowiedź. To jest oficjalna odpowiedź, jaka może paść i 2400 na równego. Tyle jest. Ja to, to wszyscy te cyferki znamy, ale wiemy też wszyscy, jaka ile jest, to kosztuje. Ile to kosztuje. A ja wam powiem, jedna rzecz. Ja, my analizowaliśmy koszty, tak. Potrzebne do osiągnięcia tego celu i mamy je na uwadze, tylko jakby rozmowa na temat tego, ile kosztuje kampania wyborcza, to jest rozmowa z klientem, który chce z nami porozmawiać na jakiś rzeczowy temat, ile kosztuje sklep. Ja nie chcę rozmawiać na ten temat teraz. My mamy pełną świadomość, jaki jest ogrom pracy przed nami i jakie jest olbrzymie wyzwanie to. Ale ja nie chciałem tutaj, nie rzuciłem tego tak. tematu bez powodu, bo po prostu można zebrać nie na wybory, bo tu są ograniczone, ale na organizację jako taką, internetem, pieniądze, żeby każdy się zwrócił podejrze. Myśleliśmy o tym. Myślę, że taki pomysł przyszedł nam do głowy. Szła taka myśl w naszą stronę, tylko że ja... Panowie, to ja wam od razu powiem. Nie rozmawiajmy tutaj o tym, bo później za każdym razem, każda kontrola, jak ktoś brał udział w kampanii, to ludzie różne rzeczy piszą i wiedzą. Nie ma możliwości zebrania innych pieniędzy, wszystkie pieniądze i tak trzeba przez Komitet Wyborczy przepuścić i na tym zostawmy temat. Dlatego mówię, że nie w imieniu Komitetu Wyborczego, tylko założyć ciało, które nie zbiera na wybory, tylko na działalność. Znaczy, zróbmy to tak, ciało zróbmy tak. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć, jak my wygramy. Jak my wygramy, słuchajcie, to jest dla mnie najważniejsze. Bo jeśli my przegramy, to nieważne, jakie pieniądze człowiek poświęci na wybory, to te pieniądze pójdą po prostu jakby na przedsięwzięcie, które... Tak jak do tej pory. To jak tak do tej pory bywało. Więc ja zakładam... Nie, źle mówisz, Paweł. Nie zgodzę się z tobą, bo nie pójdą na marne. Dajesz pewien sygnał, że można inaczej. Tak, nie. I one, bo nawet gdy nikt nie daje 100%, 100% że wygrasz. Nie ma takich wiadomości. Z tym chyba, że się w Gdyni prezydentem, tak. Wtedy wiadomo, że się wygra. Idzie się, że się wygra, z tym głowy masz, że możesz przegrać, tak? Ale budujesz pewien kapitał, pewien pomysł na życie. Tak. Tak? I on może zaprocentować w zupełnie innym kontekście. Tak. I to, o czym pan powiedział, ja chciałem wrócić do tego, jakby, że są silne partie polityczne i mój znajomy obrazowo przedstawił mi Jelenią Górę i to, o czym mówimy, czyli mieszkańców, nas wszystkich i te wszystkie siły polityczne. Załóżmy, że miasto jest stołem. Te siły polityczne wszystkie skupiają się tutaj, na tym niewielkim wycinku i od 20 lat tylko i wyłącznie o tym myślą, tutaj się spotykają, tu rozmawiają, tutaj są. A tu mamy miasto, tu jesteśmy my mieszkańcy. I to nasz pomysł jest to, by stół jest. On jest zagospodarowany, tą partię, tamtą partię, inną partię, a tutaj jest ogrom przestrzeni, tu są wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, to jesteśmy my. Chcemy obudzić mieszkańców. I to chodzi o to, żeby dotrzeć do tego stołu. Chcę państwu uświadomić, że to kosztuje bardzo poważne pieniądze. No, podejmujemy ryzyko od półtora roku pracując ciężko nad tematami merytorycznymi i przyznam się, że z ciekawością słuchałem ostatnich wystąpień pana prezydenta Zawiły i tam ktoś jeszcze ogłaszał chyba albo pan Papa i z panem Sajnogiem coś tam mieli jakieś wystąpienie i oni wszyscy mówią o tym, kto z kim i jak to sobie wyobraża. No i jedyni weszliśmy na konferencję i powiedzieliśmy, jak chcemy zbudować Jelenią Górę. No bo o to chodzi, o tym mamy mówić. Tak jak się oświadczam dziewczynie, to nie mówię o tym, jak mój kolega wygląda i jak jest za moim kumplowie, tylko dziewczyna musi wiedzieć, co ja sobie mogę. Panie Pawle, ja bardzo szanuję pańską inicjatywę, pański zapał i pański pomysł, tylko chcę troszeczkę sprowadzić do parteru. Na ziemię, wiem o tym, zmierzymy się z tymi kwotami. Jest w Jeleniej Górze, szacuję, tak, przy 64, to pan powiedział, realnie mieszkających w tysiącach ludzi, tak zainteresowanych polityką w ogóle, i tym, co się dzieje, i chodzących na wybory jest 7, 8. Tak, ale teraz, słuchajcie, powiedzcie mi jedną rzecz. Podnieście ręce, proszę.
Kto z Was jest zainteresowany tym, ile wydaje miesięcznie na mieszkanie? Ręka w górę. Ja mogę. Moi drodzy, słuchajcie, masz nawet dwie ręce. Słuchajcie, to jest to, że w ten jeden dzień, raz na 4 lata, dokonujecie wyboru, jak będzie wyglądał Wasz budżet domowy. Polityką mało kto z nas jest zainteresowany. Nawet my, jak podejmowaliśmy się tego zadania i ktoś pytał, czy sięgniemy do jakiejś siły, żeby nas wsparła, stwierdziliśmy, że nie, albo sami podołamy, albo nie ma sensu wchodzić w siłę, bo nie chcemy być polityczni. Ale dokładnie, to mogę? Tak, słucham, oczywiście. To jest podstawa, żeby uświadomić ludziom, bo to, że... Bo ja na przykład, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, czy z moimi współpracownikami, I pytam ich, czy wiedzą, że są wybory w tym roku samorządowe? 80% mówi, że nie. A jak już się dowiadują, że są, to mówią mi, tak może brzydko powiem, a w dupie to mam już gdzie, mam już tak. Dosyć PiSu, PO, SLD, mam to gdzie. I w tym momencie, i w tym momencie jak słyszą ode mnie, słuchajcie, ale jest taka inicjatywa, jest ruch mieszkańców i tak dalej, no to jest nagle światełko w oczach. Tak, już nie ma tego zdenerwowania. Tylko i to jest właśnie główny cel moim zdaniem, właśnie uświadomić ludziom to, że samorząd to nie jest rząd. Tak. To jest zupełnie inna bajka. Tak, i teraz jest, też posługuję się taką analogią, jest Algeria, to jeszcze wiek XX, jeszcze była pod władaniem Francji i uzyskała niepodległość. Miała dużo mniejszy budżet niż Francja. Dużo mniejsze siły dysponowała, a wygrała. Dlaczego? Dlatego, że wprowadziła świetną siatkę partyzantki. Tam były takie komórkowe działania partyzantki i ta siatka obejmowała całe społeczeństwo. Co to znaczy? Obudziło się całe społeczeństwo. I to społeczeństwo wzięło i wywalczyło to, co chciało. Nie analizuję, czy akurat dobrze wywalczyło, czy nie, tylko że można uzyskać te same efekty albo dużym kapitałem, albo dużą pracą. Bo jedno przekłada się na drugie. Tak, a poza tym ludzie są już, to co pan powiedział, że są partie polityczne, które mają duże pole manewru, tak? Duży kapitał. Ale ludzie są zmęczeni tymi partiami. Moim zdaniem, jak rozmawiam z przyjaciółmi, ze współpracownikami, wszyscy mają tego dość. No to nie idą na wybory. Znaczy, właśnie, bo nie mają alternatywy. O tym mówię, że po to, żeby obudzić tych. A to tak, to trzeba użyć dużych sił. Dużo sił i to kosztuje duże pieniądze, bo ten przykład, który pan powiedział o Algierii, dam panu kontra przykład o Majdanie na Ukrainie, który był. Mhm. Nie wiem, czy pan wie, ile Amerykanie tam włożyli pieniędzy w to, żeby Majdan funkcjonował w ogóle. To nie bierze się z niczego. Dopóki się nie rozstrzygnie, to nie mogę wnikać w to, ale myślę, że o Ukrainie możemy kiedy indziej porozmawiać. Nie chodzi o to, czy to jest dobrze, czy źle, tylko takie działania potrzebują pieniędzy. Ten Majdan się nie wziął z niczego, bo trzeba było tych ludzi utrzymać, nakarmić. Ale wie pan co, to jest fajne odniesienie, bo my chcemy stworzyć taki Majdan, nie wnikam w to, czy będą te środki, czy nie, bo oficjalnie mamy do dyspozycji 24 tysiące, na prezydenta 2400, ale może nam będą przynosić chleb. Nie, na radnego 2400. Na radnego, przepraszam, 2400. A na prezydenta 24, ale może okaże się, że ktoś przyniesie nam chleb. To nie wnikam. Uważam, że teraz najciekawszą rzeczą będzie to, co powie Ania i to jest to, co ludzi na Zabobrzu będzie interesowało. I to są pokrótce, bo już rzeczywiście nadajemy ostro dzisiaj, ale myślę, że Ania powie proste strzały, słuchajcie, jak głęboko dociera nasza myśl, nasza praca do mieszkańców Jeleniej Góry. To znaczy, jak od podstaw właściwie zaczynamy. Może tak. Bo tutaj miejsce spotkań jest takie, jakie jest dzisiaj, ponieważ my jesteśmy z Zabobrza i tutaj poruszyliśmy trochę temat Zabobrza na naszych spotkaniach. Chcieliśmy się spotkać z mieszkańcami, żeby też wspólnie obgadać temat tego, co by trzeba było tu zmienić, ewentualnie co ulepszyć. Mamy swoje pomysły, to są, tak jak mówię, w większości dosyć prozaiczne, ale do tej pory nikt się nimi nie zainteresował. Ja tak może wymienimy pokrótce to, co chcielibyśmy zmienić, ewentualnie później też posłuchać od Państwa, co można by tu jeszcze zmienić, co możemy tutaj wprowadzić do tego naszego pomysłu na Zabobrze. Po pierwsze, najważniejsze chyba dla wielu mieszkańców Jeleniej Góry, jeżeli chodzi o Zabobrze, to jest nieszczęsny parking przy
szpitalu. No tak. To jest absolutny dramat, że tam postawione zostały te szlabany, za ten parking trzeba płacić. To jest nieporozumienie i to chcemy... Znaczy to jest w dużej mierze moja prywatna inicjatywa. Ja uważam, że jest całkowicie zdehumanizowane żądanie opłat do ludzi, którzy muszą dotrzeć do jakiegoś miejsca pomocy. Dla mnie bez sensu. Przy budżecie szpitala, który jest wielomilionowy, jest chroniony w różny sposób nieefektywny, jakby motywowanie tego, że są pobrane opłaty ze względu na budżet, to jest dla mnie absurdalne. To jest nieekonomiczne w ogóle tłumaczenie tego w ten sposób. Bo roczny przychód z tego parkingu to jest, nie wiem, 100-200 tysięcy złotych może, z góra. To ja panu, bo tutaj przykład jest coś takiego, od wszystkich obiektów turystycznych w Jeleniej Górze od każdego turysty pobiera się opłatę miejscową w wysokości 1,77 zł. Każdy kombinuje, jak tej opłaty nie wnieść. I w zeszłym roku opłata rocznie wyniosła 53 tysiące, co wpłynęło do miasta. Pracują przy tym cztery panienki na pełnym etacie. To nie zarobiły na siebie. No to niech pan policzy, tak. Pan policzy. Takie proste kroki. Nie? A szpital oburza mnie z prostego powodu. Przyznam się, że to jest personalny powód. Pewna osoba, taki znajomy mój, musiał nagle pojechać po południu z dzieckiem do szpitala. Pojechał do dziecka, bo oczywiście na pogotowie raczej nie mógł liczyć. Dojechał z tym dzieckiem, postawił samochód na parkingu, noc spędził z dzieckiem, bo jak można zostawić małe dziecko samo. Rano wyszedł i skasowano go 40 zł, moi drodzy. Za to, że musiał zawieźć dziecko do szpitala. Dla mnie to jest po prostu chore. To właśnie jeden z efektów działania naszego jest stworzenie normalnego parkingu i tu oddam głos Ani, tak, ale zwalczenie tych szlabanów. Ten parking niesie drugą rzecz ze sobą, mianowicie to, że ludzie chcący skorzystać z parkingu już tam nie parkują, parkują na ulicach przyszpitalnych. I to jest problem dla mieszkańców, bo teraz mieszkańcy bloków nie mają gdzie parkować. Tak, także to jest tak, druga strona medalu. Tak, punkt pierwszy. Później chcielibyśmy zagospodarować tereny zielone na Zaborzu. Jest ich trochę. Ostatnio pojawiła się informacja, że jeden z tych terenów znowu ma być zagarnięty pod market. Tego byśmy chcieli uniknąć. Kolejny żeby... market? Tak, ja. Tak, koło poczty. Tam, koło poczty. Co, cyrki się rozbudują. Tak. Aha, tak. Tak, to obok realu. Nie to jest tu muszę pani wejść słowo, przepraszam, z tymi marketami, bo to jest troszkę tak, że miasto sobie wyobraża, że ma wspaniałe tereny pod markety. Natomiast markety niechętnie chcą z tych terenów skorzystać, ponieważ Jelenia Góra ma taką, a nie inną siłę nabywczą i istnieje taka, a nie inna sieć marketów i to by było na tyle. A miasto, jak pani porozmawia się z Marcinem Zawiłą, to ile on ma lokalizacji wytypowanych pod markety, to jest taki duży skoroszyk. Tylko nikt tego nie chce brać, bo Jelenia Góra więcej market, to że on sobie opowiada, ja słyszę od 5 lat, że tam ma market powstać na tym placu. I gwarantuje pani, że nie powstanie. Znaczy budowanie marketów jeszcze następnych w Jeleniej Górze wygląda tak, jakbym na przykład w Afryce, w kraju, w jakiejś wiosce zbudował 3 zakłady szewskie, gdzie wszyscy chodzą na bosaka. No. Współpracuję z 5 sieciami marketów, z działami ekspansji i to działy ekspansji sobie wybierają miejsca, gdzie kupią. To, że Jelenia ma ileś dostępnych, to nie znaczy to, że to co mówię? Ekspansja kupi. Jedna z sieci była zainteresowana, miała budować i się wycofała i na pewno jeszcze przez 2 lata nie wybuduje żadnego. Nie, no, Zawiła ma kilka lokalizacji. Zasada stosowania, typowania miejsc na markety to jest takie rzucanie piaskiem w oczy, że będą miejsca pracy i będzie co kupić. Nie będzie co kupić, nie będzie miejsc pracy. Umówmy się dalej, czyli musimy zablokować, musimy wykorzystać efektywnie ten akurat fragment przestrzeni Zaborza. Myślę, że tak, że przestrzeń zielona się przyda na Zaborzu, nie ma jakoś bardzo mocno tras spacerowych i przydałoby się, żeby mieszkańcy mogli wyjść na ławkę, posiedzieć. Jest kilka takich terenów, gdzie niewielkim kosztem tak naprawdę można je fajnie zagospodarować. Chcielibyśmy też stworzyć miejsce i to też ukłon w stronę mieszkańców, którzy nie mają ani działek, którzy mieszkają w blokach, czyli tutaj na naszym osiedlu, który jest największy w Jeleniej Górze. Stworzenie miejsca takiego rekreacyjnego, tak zwanego naszego grillowiska, gdzie chcielibyśmy stworzyć ileś boksów grillowych, gdzie będzie przygotowany grill, gdzie będzie przygotowana ławka, stół.
Oczywiście w większej ilości, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść, pogrillować. Tutaj są tereny, myślę, w okolicach Krzyża, które prawdopodobnie należą również do jednej górnego miasta, gdzie można by to wykorzystać. Stworzyć również Już jest mamy pod galerię. Pod galerii. Znaczy tych terenów jest tam dosyć sporo, więc wygospodarowanie jakiegoś fragmentu myślę, że nie będzie problemu. Na ostatniej sekcji Rady Miasta głosowanie przecież to jest duże niemiszowskie. Może wynieść plan zagospodarowania. Z tymi ludźmi zainteresowanymi do wojny. Myślę, że można to zorganizować w jakiś sposób. Ale tutaj pani znowu muszę, przepraszam, że tak sprowadzam na parter. Istniało grillowisko na Czarnym, które zostało wybudowane. Została wybudowana chatka drewniana. Zostało wytyczone, otoczone kamieniami, takie miejsce na ognisko, ławeczki i tak dalej. Ławeczki przetrwały 2 miesiące, bo ludności się te patyczki przydały do różnych celów. Chatka była rozbierana sukcesywnie, aż ktoś wymyślił, że dywan powiesi na tym, żeby robił za chatkę, ale i to się nie udało, bo ludność sprawnie spaliła całą chatkę, bo było fajnie, bo się coś działo. Mało tego, załatwiłem tam, że MPGK postawiło, ponieważ tam się wchodziło po kolana w butelkach plastikowych i innych odpadach, załatwiłem, że tam MPGK postawiło kontener na śmiecie, który nawet wypróżniało, ale ludność nie doniosła nigdy butelki do tego kontenera, tylko rzucała tam, gdzie się działa. W związku z powyższym, z tym grillowiskiem. Znaczy, ja myślę, że tak, że w dużej mierze pomysł grillowiska wynika z tego, że mieszkańcy nie mają takich miejsc, gdzie mogą się spotykać i ta idea jest generalnie, no ciekawe, że to w Czarnym tak się skończyło, na Czarnym się tak skończyło. Ja w Kozienicach znam takie miejsce, gdzie, słuchajcie, naprawdę po mroczności jasnej, czyli wewnątrz lasu, niemonitorowane, fantastyczne grillowisko. I tam przychodzą młodzi ludzie, o których jeleniogórzanie mogliby powiedzieć różnie, kontrowersyjnie. I są robione imprezy, bo my chodzimy tam na spacery często, jak jestem, przechodzimy, widzimy, co się dzieje, to grillowisko jest zarządzane. Nawet toalety są postawione, wyobraźcie sobie, są korzystane. Fakt, że w różny sposób, ale nieważne. No ale tamtejsza ludność ma inny poziom. A nie myśleliście, że kamyczek do ogródka też? Swój. Tutaj pan Paweł mówi, że są takie miejsca i były wyznaczone. Były. I teraz patrząc przez pryzmat Zabobrza, to jest duża dzielnica. Jeden będzie chciał grillowisko pod domem, drugi nie. Bo oczywiście to drugie będzie dyskusja i ten, nie? Czy nie zastanawialiście się, żeby poprawić komunikację? Jest wiele takich miejsc, wiele nie górze, które są dostępne w ciągu 15 minut autobusem, tak jak Czarne czy Goduszyn. Gdzie warunki do tego mogą być spełnione, jakie się chce, można grilla mniejszego czy większego. Czy nie warto zastanowić się właśnie, żeby pokazywać potencjał Jeleniej Góry, nie w sensie, że tu musi powstać 35 boisk, 40 placów zabaw i 8 grillowisk w każdej dzielnicy, tylko patrzeć przez pryzmat właśnie tej spójności, tej różnorodności, którą Jelenia Góra posiada. Ale to nawet jest dosyć zbieżne z tym, co my mówimy, bo ta lokalizacja taka robocza oczywiście tego grillowiska pod krzyżem związana jest również z trasą rowerową i generalnie gdybyśmy spięli tak naprawdę te trasy rowerowe w jakieś sensowne ciało komunikacyjne, to grillowiska byłyby bazami tak naprawdę dla ludzi, którzy chcą, żeby te bazy wyglądały sensownie. To znaczy, myślę, mi się wydaje, że często jest tak, że dobra inicjatywa trafia na źle środowisko. Być może na Czarnym była taka, ja taki moment... Ja bym chciała powiedzieć, bo tak myślę, że tak na osiedle Czarne to jest osiedle domków jednorodzinnych. Ale ludność, która używa tego grillowiska, nie pochodzi z tych domków. Tak, ale i widać... O to była zła lokalizacja. Może bo ja mieszkałem na Zabobrzu, naprawdę nie chciałbym się jechać autobusem 15 minut na osiedle Czarne. Wolę wziąć sobie, spakować kosz jakiegoś tam jedzenia, przejść się 10 minut i pójść sobie na Zabobrzu na jakieś grillowisko. I z tego czerpać przyjemność, a nie jechać autobusem zatłoczonym, bez klimatyzacji. Ale teraz, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że jest kilka punktów, na przykład Goduszyn, Czarne, które są połączone ścieżkami rowerowymi. Zabobrze. Tego autobusu używać. No. I teraz tak, no, mamy przejść, mamy spójność integracji miasta Jeleniej Góry, i mamy funkcjonujące miejsca, gdzie można spędzić czas. Co więcej,
Gdyby te ścieżki rowerowe miały sens taki, jaki powinny mieć, to nie tylko oczywiście rowerzyści by korzystali, ale właśnie mieszkaniec Zabobrza z dzieckiem, czy tam z kolegami, z wózkiem, nawet z tymi skrzynkami artykułów, które są potrzebne do grilla, to mógłby spokojnie do tego grillowiska dotrzeć. Także ta koncepcja jest dobra, tylko każda koncepcja musi mieć jakby pełną spójność, taką integrację. Jak ktoś powie, że toaleta miejska nie ma sensu. Ma sens, tylko zależy w jakim miejscu i jak wykonana. Także to jest przykład, jeden z przykładów. No, przykro, że akurat jest taki negatywny, nie? Ale miasto, umówmy się, miasto Jeleniogóra przechodzi od wielu lat ciężką chorobę. Jeżeli wyleczymy to miasto, to ja myślę, że społeczeństwo miasta uwierzy w to, że to miasto warto dbać. Jeżeli społeczeństwo widzi, że władza nie dba o miasto, dlaczego społeczeństwo o nie ma dbać? Część wyjeżdża, a część co zostaje, to pali domki, które służą wszystkim. Musimy zmienić to, ten pogląd i zmiana tego poglądu nie polega na hasłach wyborczych, tylko na ciężkiej pracy. Co tam jeszcze? Jeszcze dwa punkty do tych terenów zielonych. Chcielibyśmy też stworzyć taki trakt spacerowy, tak jak zostało to, takie przynajmniej założenie było w centrum miasta, przy Młynówce. Tak samo byśmy chcieli, znaczy może nie tak samo, lepiej, żeby wyglądało to na ulicy Wiejskiej przy rzece, bo tam faktycznie jest dosyć spokojnie, wędkarze wędkują, też można zagospodarować ten teren. No, po prostu miejsce spacerowe dla mieszkańców. I drugi pomysł jeszcze, ostatni. To jest teren zalewowy. Gdzie? No, na Wiejskiej, nie, na nie do końca. No. Na Wiejskiej? Gdzie na Wiejskiej? Tak. Jak jest duża woda, jak jest duża woda, to występują. No, występują zalania ze względu na to, że Jeleniogóra leży w obrębie rzeki działania Bóg i tak naprawdę u nas nie ma polderów zalewowych. Przepraszam bardzo, Jeleniogóra, rozmowa, cytuję moją rozmowę z prezydentem Zawiłą na temat zalewania Jeleniogóry, tak, i murowania rzeki Łomniczanki. No, bo wymyślili chłopcy z gminy Mysłakowice, że najlepiej będzie zapobiec powodziom wszelkim, żeby murować, tak, żeby wymurować całą rzekę, na co pani Elisabeth von Küste założyła organizację, która postawiła tamę temu murowaniu, to znaczy wymurowano tę rzekę do pewnego momentu, a potem ona powiedziała, że dalej to będzie. I podczas rozmowy z prezydentem Zawiłą go zapytałem, czy zna jako historyk plan całego tych polderów wokół systemu, tak, który był opracowany na przełomie XIX i XX wieku. Po wielkiej powodzi w 1905, tak? Tak, to prezydent Zawiłą odpowiedział, że jako historyk zna ten plan, ale ten plan przecież nie dotyczy Jeleniogóry, bo to jest Głomnicy. No to jest, proszę pana, no to ja powiem wam, no słuchaj, nie mogę, przez grzeczność nie będę komentował, bo to nie ma sensu. Walczenie z dużą wodą, tak panu wyjaśnię, ja żyję od 12 lat, a mój świętej pamięci tato był specjalistą w tym zakresie i zaraził mnie i moich braci wiedzą z działu właśnie takich rzeczy jak rzeki i no ja mam tą elektrownię wodną na Zabobrzu. To tato powiedział, że no, tylko człowiek, który się nie zna, użył innego sformułowania, ale mogę to tak łagodnie jakby określić, na przykład zwiększa mury, czy zwiększa wały rzeki, zamiast wyczyścić koryto. No, to jest tak, jakbym nie dbał o żyłę główną, doprowadzającą krew do serca i liczył na to, że wszystkie bypassy pomogą być mi zdrowym człowiekiem. Nie, nie pomogą. One tylko wspomagają to, żeby woda spłynęła bezpiecznie. A trzeba dbać o koryto rzek. Że rzeki mają koryto zanieczyszczone. W Polsce tak się dzieje właśnie w tych głównych rzekach. Oczywiście, to są zatory, a potem oni mówią, że wały dużo kosztują, że tak tu się kłóci. Ale jak się wymuruje całe koryto rzeki, to też to nie wpływa na... Nie, no to jest regulowanie, no to jest regulowanie koryta rzeki, wyczyszczenie, danie ludziom możliwości, bo ludzie sami świetnie sobie w wielu przypadkach dają radę. Nie przeszkadzanie ludziom w życiu, to jest funkcja podstawowa, tak?
I wtedy ludzie z własnego bezpieczeństwa będą dbali właśnie o te odcinki rzek, czy tam o wspólnymi inicjatywami, czy partnerstwa publiczno-prywatnego, czy inicjatywami obywatelskimi, doprowadzą do tego, że te rzeki będą funkcjonowały, rzeczki dopływy będą funkcjonowały prawidłowo. To jest odrębny temat, olbrzymi temat, ale myślę, że ten temat poruszymy, jak wygramy wybory, to z radością zaprosimy wielu ludzi, którzy powiedzą, jak bardzo chcą zabezpieczyć cieki wodne w Jeleniej Górze. Bo też musicie Państwo wiedzieć, że wiele form, to tak powiem fachowo, mówi się rzeki, a to nie są rzeki. Często to są kanały i kanaliki zupełnie niepotrzebne. Można je świetnie zagospodarować dla dobra miasta, ale się je utrzymuje. To są dodatkowe koszty i nic nie wnoszą. To wszystko to jest, to przyjdzie z czasem. Coś tam jeszcze masz może? Tak. Jeszcze jeden punkt, jeżeli chodzi o tereny, to tu chcielibyśmy się też pokłonić mieszkańcom, którzy mają zwierzęta i jest problem z wyprowadzaniem tych zwierząt. Większa część osób spacery robi w okolicach szpitala. Tamten teren jest fatalnie, to znaczy on jest w ogóle niezagospodarowany. Jego by trzeba było odchwaścić, tam zbudować jakąś małą infrastrukturę dla zwierząt, to tam można by było te psy wyprowadzać. Toalety dla zwierząt. Na przykład. Teren nawet ogrodzić, żeby to było bezpieczne. No, są różne zwierzęta, różnie reagują. Także gdzie mieszkańcy mogą bezpiecznie po prostu z tymi zwierzętami wychodzić. To jeżeli chodzi o tereny, to właściwie chyba wszystkie pomysły, jakie mieliśmy póki co na dobrze. Tereny zielone, tak. Kolejnym pomysłem, takim bardzo prozaicznym, ale myślę, że spowoduje lepszy wygląd naszego osiedla, również w perspektywie miasta, jest wprowadzenie tablic ogłoszeniowych, bezpłatnych tablic, żeby nie wieszać tych ogłoszeń na słupach, gdzieś na klatkach, bo mieszkańcy również się na to skarżą, tylko żeby te tablice stały, żeby na tych tablicach można było bezpłatnie ogłoszenia wieszać. Oczywiście tu też byłaby osoba odpowiedzialna za to, żeby gdzieś kontrolować jakość tych tablic. Także to taka bardzo prozaiczna rzecz. Chcielibyśmy tu również odnowić to, jak wygląda ten budynek. Budynek, który służy ludziom, bo w tej chwili no jest jak jest. No, ostatnio też czytałam, że chciano przenieść Osiedlowy Dom Kultury do zameczku, ponieważ ten budynek już się do niczego nie nadaje. Czy się nie nadaje, tego nie wiem. No nam ale służy świetnie dzisiaj. Tak, nam służy, w każdym razie przydałby się tutaj, no nie wiem, jakaś... Na pewno solidny remont. No dokładnie. Ale też takie może większe otwarcie tego na mieszkańców, albo większa informacja o tym, co tu się dzieje, bo myślę, że też jeżeli chodzi o informacje, nie do końca to do wszystkich dociera, jaką działalność prowadzi się Osiedlowy Dom Kultury. To jest taki przykład, że często miasto, czy ludzie zarządzający miastem usilnie przez miesiące czy lata wyciskają ze swoich głów jakiś pomysł, co zrobić z danym obiektem, na przykład z tym. A czasami wystarczy otworzyć się na wspólne działanie z prywatnym jakimś podmiotem, ogłosić jakiś, nie wiem, konkurs na pomysł, to angażuje ludzi w dużej mierze i wspólnie zrealizować jakiś plan, projekt, dzięki czemu ludzie prywatnie, jeżeli są zaangażowani, to mogą realizować. Gdyby to na przykład hipotetycznie było zarządzane przez jakąś organizację pozarządową, może tak powiem, to ta organizacja, ze względu na to, że to organizacje tworzą zwykle pasjonaci, to ta organizacja dużo efektywniej będzie zawiadywała takim obiektem, tak? Bo oni mają właśnie członków, a członkowie udzielają się. No, miasto stoi blaszak, wszyscy wiedzą, że to jest blaszak i to tak wszystko jakoś tak się ślizga na marginesie zapaści. Znaczy uważacie, że ten zameczek jest, może, no tak, zameczek jest lepszą lokalizacją? A czy... Czy lepszą? W naszej koncepcji zameczek jest nieszczęsnym zakupem miasta. Ja też nie będę tego komentował w sposób jakiś tam krytyczny. Uważam, że jest takim zakupem jak wiele innych. Nadaje się na Osiedlowy Dom Kultury? Ale już mówię. Ale biorąc pod uwagę to, że jeśli wygramy wybory, zastaniemy ten zameczek jako część miasta, musimy nim rozporządzać. Planowaliśmy zrobić w zameczku m.in. biuro obsługi klienta,
miasta Jeleniogórskiego, czyli urzędu, czyli właśnie dzielnicowe biuro, jako że on ma taką lokalizację dosyć bezpieczną dla wszystkich części Zabobrza. Nie za duży jest? No. Nie, fragment. Tylko część. I teraz w związku z tym, że on się stanie aktywnym miejscem uczestniczenia, świetnie można tam zorganizować miejsce właśnie do wykorzystania dla tego typu społecznych jakichś tam realizacji, jakichś działań. Czyli tak jak pan mówi, osiedlowy czy osiedlowy. Osiedlowy to jakiś tam część osiedlowego domu kultury, tak? Będzie miał, mógł, tak jak w Cieplicach jest twórcza przystań. Świetna inicjatywa, kapitalna formuła i ona się jakoś tam spełnia. To nie znaczy, że twórcza przystań ma być tylko jedna. Przecież jak jest coś dobrego, a mamy zasobne miasto, bo dzieci jest całkiem sporo w Wielkiej Górze, póki co jeszcze, to można zrobić tam też twórczą przestrzeń na przykład. Jest do zagospodarowania i on jest do realizacji. Jakim jest zakupem, nie będę oceniał, ale można go zagospodarować. Nie? Tak naprawdę potencjał tego miejsca to jest, myślę, że największy potencjał to jest to, co jest dookoła tego zamieszku. I to jest klucz. Trzeba się skupić na tym, żeby zagospodarować jego otoczenie. Oczywiście miejsce jako takie, żeby ono spełniało funkcję dla mieszkańca, jak najbardziej tak, ale kwestia parku, który nie dość, że no on jest w tym momencie, ma jakiś określony zasób, jest ogrodzony, jest zamknięty, jest w ogóle niedostępny. Przyznam szczerze, przeszedłem przez ten płot kiedyś i zwiedziłem ten park i tam może być pięknie. To może być super miejsce dla każdego mieszkańca Zabobrza, tym dla mnie i dla Państwa. I tam kwestia rewitalizacji. Nie, bo tak patrzę na Ani, bo Ania, nie wiem, czy ty miałaś tam ten zanotowany pomysł a propos tych właśnie tego parku tam, czy to będziesz poruszała ten punkt? Nie, jeszcze chciałam poruszyć temat zameczku, ale no dobrze. I to co więcej, rozciągnąć tak naprawdę ten teren zielony na cały sąsiadujący obszar, aż do ulicy Jana Pawła II i stacji Łukoil. A tak naprawdę to powinien być jeden kompleks parkowy, różniący się od siebie, tak? No bo jest Starodrzew, jest stary park i byłaby część zagospodarowana od nowa, ale to jako właśnie taki centralny park na Zabobrzu, oczywiście z budynkiem spełniającym funkcje publiczne, kulturalne i takie z korzyścią dla mieszkańców. Tak, i tam jeszcze jest taka świetna taka idea, bo do parku się idzie w celach jakichś tam rekreacyjnych, odpocząć, posiedzieć, pogadać, spotkać ze znajomymi, no tak zwykle jak ładna pogoda jest. I mamy taki przebłysk, taką wizję, żeby w granicach tego parku zrealizować, ze względu na to, że i tak mamy tam biuro obsługi klienta i będzie tam internet, taką przestrzeń sieci, hotspot, czyli taki dostęp do internetu bezprzewodowego. To powoduje, że ludzie będą w tym parku siedzieć, bo część ludzi będzie chciała odebrać pocztę idąc, usiądzie sobie na ławce, a że ma biuro obsługi klienta osiedlowego obok, to nawet sobie może połączyć dwa z jednym, czyli załatwić sprawę urzędową i siąść sobie w parku. Także ten park może być zaktywizowany bardzo łatwo i bardzo prosto. Proszę, jedno zdanie tylko, bo zdania na temat zameczku, słuszności czy niesłuszności tego, że to miejski budynek są podzielone. W każdym razie nie chcielibyśmy pozbywać się miejskiego obiektu. Miasto bardzo dobrze sobie w tej chwili radzi ze sprzedażą majątku miejskiego, to no, nie sądzę, żeby było dobrym gospodarowanie pieniędzy, ponieważ później chcąc jakby wrócić do tematu, nie wiem, jakiegoś projektu realizacji czegoś w zameczku, odkupując chociażby taki zameczek, czy jakąkolwiek inną nieruchomość, fizycznie, to już jest kwota. To są konkretne pieniądze, także wyprzedaż majątku, że tak powiem, tutaj nie jest kryterem. Chcę też powiedzieć, że zwróćcie uwagę, jaka jest taka dychotomia, czy właściwie nawet hipokryzja działań miasta w obrębie zakupów nieruchomości czy sprzedaży nieruchomości, podczas gdy piękny, wspaniały, zabytkowy i to też nasz ruch społeczny, zapraszam Państwa przy okazji, będziemy realizować działania w celu jakby zatrzymania sprzedaży domku norweskiego w Parku Norweskim w Cieplicach, co moim zdaniem jest gwałtem na kulturze tego miejsca. Proszę? To jest kpina. To już wykracza poza kpinę. I teraz patrzcie, mamy dwa obiekty. Mamy jeden obiekt, zameczek, który, no jest zameczek mówimy. To nie jest żaden zameczek, tylko to była willa niemieckiego przedsiębiorcy, który sobie zbudował taki zameczek, taki obiekt.
A z drugiej strony mamy stricte zabytkowy, piękny, wyjątkowy budynek. I ten budynek kupiliśmy za ponad 3 miliony złotych, a ten budynek chcemy sprzedać. Podejrzewam, że cena sprzedaży doszłaby poniżej 1 miliona złotych. No, wiecie, no, dla mnie to jest bez sensu. Bez sensu. To jest bez sensu. Tym bardziej, że ten zameczek już wymaga i kto wie, czy miasto już nie podjęło. Nie mam akurat tak bieżących informacji zużycia jakichś finansów na... Pół miliona. No, pół miliona, proszę bardzo, właśnie miałem taką informację, że pół miliona złotych trzeba przeznaczyć już na zabezpieczenie dachu. No więc zwróćcie uwagę, że to chcemy zmienić. My chcemy zmienić poziom myślenia na temat tego. Jeżeli coś jest miejskie i można to zagospodarować, to choćby nawet nam nie leżało za bardzo, to my to zagospodarujemy. Bo mamy ludzi, którzy potrafią o tym myśleć, bo wielu mieszkańców Jeleniej Góry potrafi myśleć konstruktywnie. Ale nie będziemy sprzedawać, bo nie mamy koncepcji na wykorzystanie. No to nie za bardzo jest jakby sensowne. Słuchajcie. Tak, jest jeszcze temat szkoły 11, który chcielibyśmy poruszyć. Mianowicie dostosowania tej szkoły, największej w regionie szkoły do przyjęcia 6-latków. Bo w tej chwili te dzieci, jakby nie ma dla nich zabezpieczonego miejsca, w którym będą oddzielone od całej reszty szkoły, czyli tak naprawdę dużo starszych uczniów. I to jest też problem, który byśmy chcieli jakoś rozwiązać, poruszyć, pochylić się nad nim. No bo 6-latki, no nie oszukujmy się, to są jednak małe dzieciaczki, tak? No, ja tylko chciałem dodać, że 11 to jest miasto uczniowskie. Ja tam parę razy z uwagi na to, że moja córka chodziła tam, dorosła córka chodziła tam do podstawówki, to jak mi się zdarzało tam często bywać na wywiadówkach, to w czasie przerwy, jak się tam przychodzi, to jest huk. To nie jest głośny rwetes, tylko to jest huk po prostu. Wrzask. Wrzask, huk, masakry. Teraz te 6-latki tak naprawdę puszczone w otchłań, bo to jest olbrzymia szkoła. Dobra szkoła, ja cenię 11 jako szkołę, jako podmiot edukacyjny, ale tam te dzieci wpadają jak do stada rekinów. Będą tam po prostu zdmuchnięte. Więc jakby zadbanie o bezpieczeństwo tych najmłodszych, które muszą się asymilować z życiem uczniowskim, to jest też element, na którym my jako ruch społeczny chcemy się pochylić. Jest jeszcze jeden punkt, ale to bym poprosiła już kolegę, żeby go mówił, temat dołka tak zwanego na ulicy Różyckiego. Okej, no tak, jest dołek na ulicy Ogińskiego. Ogińskiego. Czyli ta przestrzeń, no tak zwany dołek, tak? Tam jest boisko w tym momencie, jest kilka niezagospodarowanych trawników. Pomysł, który nam przyszedł do głowy też po rozmowie z wieloma osobami, jest zagospodarowanie wielowariantowy taki kompleks sportowy dla dzieci i młodzieży. Kompleks boisk, kompleks miejsca, gdzie osoby młode mogłyby spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Nie ten dołek. Dlatego pytałem o Różyckiego. Ale to skończę i przejdę, i przejdę do Różyckiego. I to jest właśnie takie miejsce, gdzie można by było właśnie aktywnie spędzać czas w formie czy gier zespołowych, czy skateparku, czy jakichś innych tego typu sportów. A dołek, to jest fizyczny dołek, a właściwie dół, całkiem spory obok sklepu Rondo, gdzie miasto jedyne co potrafiło zrobić to na ten moment postawić ogłoszenie sprzedam. To jest świetne miejsce. Każdy człowiek, który myśli perspektywicznie i przedsiębiorczo, wie, że to miejsce ma się do lokalizacji. No bo jest dookoła mnóstwo ludzi zainteresowanych, tu jest ryneczek, tu jest osiedle, mieszkańcy nie mają gdzie wychodzić. I nagle okazuje się, że to jest, nie można z tym nic zrobić. Nie, można. A myśleliśmy, żeby zrobić tam centrum rekreacyjne, ale centrum rekreacyjne pod dachem. W formie swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym miasto oddaje infrastrukturę w postaci budynku. Budynku przystosowanego do zagospodarowania na usługi rekreacyjne, ale takie jak kręgle, gry takie wewnątrz. Wewnątrz obiektowe, tak? Być może jakąś strefę spa, fitness, tego typu rzeczy dla mieszkańców, usługi, do których prywatni inwestorzy
zagospodarowaliby obiekt, wkładając tam swoje urządzenia, aranżując wnętrza, które zostaną przygotowane przez miasto. Czyli budowa infrastruktury, no tam okoliczna zabudowa ma 4 piętra, tak, jeśli chodzi o budynki. W związku z czym na pewno kwestia parkingu, który zabezpieczyłby miejsce dojazdu dla osób, które chcą tam dojechać. No i kilka kondygnacji do zagospodarowania usługi, takie, których w Jeleniej Górze nie ma. Nie wiem, ludzie grający w squasha jeżdżą na squasha do Karpacza. W zimie, ponieważ w Jeleniej Górze, bo to jest najbliższy obiekt, który spełnia tego typu funkcje, tak? Więc to jest taka strefa rekreacji, ale takiej rekreacji klubowej, czy rekreacji właśnie, którą realizuje się wewnątrz pomieszczeń pod dachem. I sądzimy, że to jest dobre miejsce, ponieważ no, obok mieszka 30 tysięcy ludzi, którzy muszą jechać 20-30 km, żeby spędzić wolny czas i potem jeszcze muszą wrócić. To jest idealny przykład też na to, gdzie byśmy chcieli usłyszeć zapotrzebowanie od mieszkańców Zaburza, tak? I teraz, mamy swój pomysł. Tak, i teraz właśnie wyobraźcie sobie, że ta wizja jest, nie wiem, nie znam, nie mam takiego jakby oglądu na cały kraj czy całą Europę, jakie były rozwiązania, ale w naszym regionie myślę, że dosyć innowacyjna, bo miasto zbudowałoby taką propozycję, czyli w formie takiej, że miasto realizuje konstrukcję budynku, jakby szkieletową konstrukcję budynku z podłogami, z pewnymi mediami, z głównymi jakimiś elementami konstrukcyjnymi. On jest ten budynek tworzy bryłę i w ramach projektowania z lokalnymi przede wszystkim, to co powiedziałem na początku, bo nas interesują lokalni przedsiębiorcy, buduje ofertę wewnątrz tego budynku. Czyli my tworzymy wspólnie z mieszkańcami koncepcję i realizujemy ją. Ta koncepcja nie jest realizowana przez 20 lat, tylko jest realizowana błyskawicznie. Zostanie zbudowana na samej górze. Może być świetna restauracja, czy tam rodzaj jakiegoś takiego obiektu, gdzie człowiek siada, odpoczywa i ogląda panoramę miasta, bo ten obiekt miałby kilka pięter w górę, czyli można by było zobaczyć nawet centrum miasta, Stare Miasto stamtąd by było widoczne. To byłby jakby taki element zamykający tą dziurę w sposób dla mieszkańców interesujący. I biznesowo, czyli dajemy mieszkańcom narzędzia, dajemy im wędkę tak zwaną i zagospodarowanie przestrzeni, którą nie ma obecna władza co robić. To już koniec, jeżeli chodzi o nasze propozycje. To tak. A ten pierwszy domek to jest ten tutaj, tak? To jest ten duży tutaj, tam przestrzeń. To boisko sportowe, które teraz jest, tak? Który jest klub sportowy, ono jest tam. Tak, dokładnie tak. Myśleliśmy o tym, żeby rozwinąć po prostu to, żeby to nie było tylko jednego boisko, żeby tam tej infrastruktury było zdecydowanie więcej. Tak, no ale wiemy już, jak na przykład rozdysponować ten budżet, ale czy wiemy, jak go napełnić? Tak. Tak, napełnić ten budżet można w bardzo prosty sposób. Jak znaleźć miejsca pracy, właśnie też ludziom. Dobre pytanie, już Pan mówi. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję za cenne uwagi. Wspomnijcie jeszcze o Sołetkę, bo mówiliście o dzielnicach. Tak. Czy nie warto zastanowić się, że w tych małych, które funkcjonują jako satelity, tak jak Jagniotków czy Goduszyn, gdzie Jagniotków został wcielony do miasta nie tak dawno, bo tak. No, najkrócej jest w mieście i tam gro ludzi prowadzi własne biznesy i tam mogliby korzystać z gospodarstw agroturystycznych, gdyby byli wydzielonymi sołectwami. Jest ten plus, że sołectwa, budżet na sołectwa przychodzi po części z budżetu państwa, no jest 30% dopłaty. A czyli dla nas to jest oczywiste i tak jak na samym początku rozmawialiśmy, uważamy, że fundamentalną wizją Jeleniej Góry jest bycie perłą karkonoszy, czyli aktywna i inicjatywne uczestnictwo w relacjach z sąsiednimi gminami, sołectwami, z każdym podmiotem, który wypełnia Kotlinę Jeleniogórską. Bo to też przez pryzmat programowania 2014-2020 tak. Trzeba na to patrzeć, tak. Ile pieniędzy jeszcze można wpłynąć, bo tak. Zmienić na sołectwo i po 6 latach wsiąść do miasta nie ma problemu. No. A można to wykorzystać. Dzięki za uwagi, dzięki, do widzenia. Chciałem właśnie nawiązać to, co Pan mówił o tych perłach karkonoszy. Tym, co wszystko tutaj było opowiedziane, jest to zaściankowe. Jest to tylko dbanie
o to, żeby staruszkowie mieli gdzie usiąść, żeby dzieci miały swoje klasy i tak dalej. Nie ma ani słowa, ani słowa o tym, jak na to zarobić. Ale to oczywiste. Poza tym w tej wizji Zabobrza są te ścieki wodne, jak pan to fachowo nazywa, rzeki, które powinny być zagospodarowane w sposób atrakcyjny dla turystów. No, oczywiście. Nie tylko dbać o to, żeby była ścieżka, ale taka rzeka kamienna, która przepływa przez Jelenią Górę, która jest zupełnie niezagospodarowana, może być świetnym szlakiem spacerowym, jeżeli tam się na przykład w tym składach zbożowych, które nie istnieją i tam straszą, jest to świetna przestrzeń, żeby urządzić, nie wiem, klub, gastronomię, cokolwiek, i tam można wzdłuż tej rzeki spacerować. Ją dzięki Bogu uregulowano, już nie zalewa, nie wylewa, bo tam ten pan operator telewizyjny mieszkał obok przedtem, dopóki nie było uregulowania, co chwilę przez okno wytykał i filmować zalało i puszczał do telewizji. To ja powiem panu, wchodząc w słowo, dlaczego o tym nie powiedzieliśmy dzisiaj, a nie powiedzieliśmy z premedytacją. A tak naprawdę to, o czym my rozmawialiśmy do tej pory, to jest pierwszy blok tematyczny i fragment z całego programu, który posiadamy. Jest w najbliższym czasie będzie przedstawiona kwestia Miasto Równych Szans, gdzie między innymi mamy pokazać, jak na to zarobić. Chcemy pokazać, jak to zarobić, bo oczywiście jako przedsiębiorcy my od tego wystartowaliśmy. Tak, tylko chciałem nawiązać jeszcze do jednej rzeczy dalszej, która w Jeleniej Górze jest największą bolączką. Polega to na tym, że istnieją różne punkty, ja to nazwę jadłodajnie. Bo gastronomia w Kotlinie poza 5-4 adresami nie istnieje. I nikt nie dba o to, żeby zaistniała. Poziom hoteli na terenie miasta Jelenia Góra jest, mamy Europę, mamy Jelonkę, mamy Merkurego. Ty słyszałem, że będziemy mieli Hiltona, tak? A, kiedyś. Mamy tam te noclegi pod Jeleniami. To nie jest, że... To nie ma infrastruktury. Nie ma, nie istnieje. Tak. Nikt do tego nie przyjedzie. Tak. Merkury, jak wiadomo, ma średnie obłożenie 32%. Ale ja tylko... I przy cenach, które są po prostu żenujące. Ale ja wejdę w słowo, bo to jest bardzo... Bo tak jak tu pan zapytał, skąd wziąć na budżet. No, my jako przedsiębiorcy mamy pełną świadomość tego, że jak się szykuje jakieś przedsięwzięcie, trzeba poznać zasady, skąd wziąć pieniądze. No, to jest logiczne. To dla nas to jest alfabet przedsiębiorcy. O tym jeżeli myślę... mogę nawiązać do tego, bo tutaj chciałem skończyć myśl, jeżeli tak, mogę. No dobrze. Istnieją dwa warunki, żeby Jelenia Góra się obudziła. Pierwszy warunek jest powiązanie komunikacyjne, lobbowanie, żeby można było do Jeleniej Góry dojechać. To jest pierwszy i podstawowy warunek. Drugi warunek to jest zmiana myślenia tutejszych gestorów, to się nazywa gestorzy turystyki, z tego myślenia, że klient jest dla mnie ważny tylko ile zapłacił, a że wróci, to mam w nosie. Poziom tego. Trzecia zasada jest, trzeci punkt jest wprowadzenie instytucji architekta miejskiego, który będzie dbał o estetykę miasta. A jeszcze jeden punkt powiem panu. Niech mi pan pozwoli skończyć. Bo ta radosna działalność banerowo-kolorystyczna, która się odbywa na terenie, czy to jest Zabobrze, czy to jest centrum, czy to jest dowolna inna dzielnica, jest nie do przyjęcia po prostu. W związku z powyższym, po to, żeby je, bo całe moje rozumowanie jest w tym kierunku, co zrobić, żeby ta obwodnica, o której pan wspomniał, nie wypluwała wszystkich dookoła Jeleniej Góry. Trzeba zrobić to, żeby do Jeleniej Góry można było przyjść zjeść, można było przyjść do kina, można było przyjść, nie wiem, jest filharmonia, która w ogóle się nie reklamuje, nie ma żadnej komunikacji, bo jeżeli autobusy miejskie kończą działalność o 22, to jest chyba żart. Ja tylko chciałem panu powiedzieć, że to, co pan powiedział, to my nawet rozszerzyliśmy o dodatkowe elementy, bo to, co pan powiedział, to są rzeczy oczywiste. Dla nas i dla pana też. My to rozszerzyliśmy jeszcze o jedną rzecz, że nie tylko chodzi o to, żeby gestorzy tam dbali o kuchnię czy o klienta, przede wszystkim szanowali. O poziom to jest oczywiste. No, poziom jest narzędziem, a klient jest podmiotem. Chodzi o to, żeby Jelenia Góra uświadomiła sobie, że będąc perłą karkonoszy,
ona spełnia funkcję nie miasta w górach, a miasta przy górach. Co to znaczy? Karpacz nie jest zainteresowany tym, żeby jego klienci wjeżdżali do jej góry do restauracji. Szklarska Poręba również. Czechy tym bardziej. W związku z tym to my musimy być stroną inicjatywną w tym, żeby u nas nocowali klienci, a tam jeździli na nartach. Żeby przyjeżdżali do nas po południu na obiad i na późniejszą wieczorną imprezę i prawdopodobnie u nas się zdrzemnęli. Albo mieli dojazd tam, gdzie śpią. O to właśnie my musimy im dać we Włoszech, gdzie można się śmiało uczyć od Włochów gospodarowania turystami, bo oni rzeczywiście świetnie to realizują, szczególnie alpejskie te rejony. To są dwa typy ośrodków. Pierwsze ośrodki narciarskie to są ośrodki przy wyciągach. Czyli ja z hotelu czy tam z ośrodka wychodzę w butach narciarskich i jadę sobie pojeździć. A drugi typ to są typy, które są oddalone od nart i wtedy one dostarczają autobusy od hotelu do... Ale panie Pawle, dlaczego pan chce do Włoch? Niech pan pojedzie na UPE. A to ja wiem, tylko mówię, to tak daleko. To nie ma znaczenia, bo to funkcjonuje w każdym logicznym systemie obsługi turystów. I teraz Jelenia Góra jako miasto powinna, to co pan powiedział, podnieść poziom oferty swojej dla turystów, dla mieszkańców też. Ale to się wiąże jednak. To oczywiście, to się wiąże. I podnieść poziom właśnie tych usług gastronomicznych, turystycznych, czy tam obsługi klienta. I dwa, zaoferować klientom świetną komunikację z górami. To my musimy się połączyć z górami. Góry się z nami nie połączą, bo nie mają w tym interesu. Poza tym Jelenia Góra i cała Kotlina ma jedną wadę, myśląc turystycznie, że uważają, że jak się da stolik do jedzenia i łóżko, to, wszystko. To turysta będzie zadowolony. Nie, to oczywiście, to poziom... Jelenia Góra ma szansę stania się centrum takim rozrywkowo, sportowo, coś tam, przez swoją wielkość i przez swoją logistykę może przejąć tą funkcję i funkcjonować dla całego otoczenia, jeżeli będzie prawidłowo skomunikowana, bo oczywiście nie można nikomu proponować po dwóch piwach, żeby wsiadał w auto i jechał do Karpacza. Nigdy. Ale ja powiem tak, i to jest takie, mi się wydaje, będzie takie dosyć miłe i pozytywne. Mamy opracowany problem związany z komunikacją z górami i mamy ofertę, która nie będzie kosztowała dużo miasta. Praktycznie, jak dobrze to rozegramy, to nie będzie w ogóle kosztowała miasto. Mamy ofertę taką, żeby ludzie nocowali w Jeleniej Górze i jechali bardzo tanio i bardzo szybko do szpigla na narty. Co więcej, mamy taką ofertę, która nie obejmuje miasta Jeleniej Góry jako miasta Jeleniej Góry, ale dotyczy również Cieplic, Sobieszowa. Jesteśmy na Zabobrzu i dlatego dzisiejsze spotkanie dotyczyło mieszkańców, bo Zabobrze w najmniejszym stopniu jest miejscem turystycznym. Dlatego wspomniałem przy Zabobrzu o tym architekcie miejskim, bo ta radosna twórczość, która jest przy odnawianiu tych wieżowców zabobrzańskich uskuteczniana, na pewno nie przysparza Jeleniej Górze urody. Ale to oczywiste. To słuchajcie, ja mówię tak jak powiedziałem na początku, żeby, że tak powiem, być krytycznym w stosunku do obecnej sytuacji w Jeleniej Górze, no nie trzeba dużego wysiłku. To co pan mówi, to jest czubek góry lodowej, bo tego jest mnóstwo. Raz, że w podejściu do klienta, czyli w szacunku do klienta. Dwa, w realizowaniu na przykład takich podstawowych rzeczy jak dostarczanie wody, czy kwestie śmieci. A dla mnie na przykład kluczowym, dla mieszkańca kluczowym, jest kwestia komunikacji miejskiej. Zwróćcie uwagę, nie wiem czy zauważyliście, a może część zauważyła, że komunikacja miejska się kurczy przy jednoczesnym, nagłym doinwestowywaniu sporych kwot w rozwój przedsiębiorstwa komunikacji. Co to znaczy? Że ono przestanie być rentowne. Już przestało być rentowne. Ale to znaczy to komunikacji nie jest po to, żeby być rentowne. To nie o to chodzi. Chodzi nie o to jest jego celem. No tak, ale nie kurczenie linii komunikacyjnych. No bo to właśnie... To nie ma sensu. Jak inwestuję w przedsiębiorstwo komunikacji, to znaczy, że powinienem rozwijać sieć. Dla mnie to jest logiczne. To tak jakbym kupował, słuchajcie, coraz więcej towarów do sklepu i zamykał kasy w tym sklepie. No bez
sensu. Musi być gdzieś wypływ tego, co ja kupiłem. Ale tak jest na przykład na poczcie w Wielkiej Górze. Tam dwie kasy czynne, a poczta wielka nad 100 tysięcy. No to jest taki przykład. Nie jest dobrym przykładem, na którym także powinniśmy się wzorować. Już chciałbym, nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś ciekawe... A ja bym jeszcze coś zaproponował. Słucham. Jak wykorzystać, powiedzmy, możliwości już tej naszej wspaniałej rzeczki do tego, żeby korzystać właśnie, żeby chodziłoby o to, że mogą spokojnie w ramach, powiedzmy, jakichś wycieczek płynąć kajakami. Ale proszę pana, to ja nie osobiście wiem dlaczego. Prywatnie już panu wytłumaczę. My od, u mnie na wyspie jest zlokalizowane, już pan mówię, u mnie na wyspie jest zlokalizowane miejsce Karkonoskiego Klubu Kajakowego i tam od już 5 lat, ponad albo 6, organizowane są Mistrzostwa Polski we freestyle kajakowym. I to ludzie robią z własnej inicjatywy, ciężko młodzi chłopcy pracują na to, zbudowali tam specjalny taki próg i od wielu lat mierzą się z tematem zrobienia takich standardowej oferty takiej kajakowej dla przepływania aż do Pilichowic. Bo nie wiem czy wiecie, da się, nie ciągiem płynięcie, bo tam mamy Bobrowice 1, 2, 3. Ale można zrobić świetny spływ i takie spływy były organizowane kiedyś, kiedy żyło jeszcze PTTK jako sensowne miejsce, ale to zostało zniszczone i my chcemy do tego wrócić, bo to jest oczywiste, tylko że my mamy, tak jak Łukasz mówił, my mamy tak rozbudowany program naprawy miasta, że to musielibyśmy was trzymać 2 dni, żeby przedstawić wam połowę tego, co my opracowaliśmy. Nie ma szans bez cateringu. Także kajaki mamy opracowane. Moi drodzy państwo, ostatnia minutka. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście, że wysłuchaliście, że braliście udział w tym spotkaniu. To jest pierwsze spotkanie, będą następne. Ja myślę, że śmiało możecie propagować ideę Jeleniej Góry jako miasta zdrowego i sensownego. I możecie śmiało, krytycznie zmierzyć nas z każdym problemem, bo większość tych problemów my już rozwiązaliśmy. Nie boimy się wyzwań. Chcemy zmienić miasto Jeleniej Góry w miasto dla nas, dla mieszkańców, dla wszystkich. Dlatego tak się nazywamy. Siła Mieszkańców.